Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś w naszym programie profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, od kilku dni media żyją tak zwaną aferą wizową, czyli nieprawidłowościami, do jakich miało dochodzić przy wydawaniu wiz pracowniczych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie bez przyczyny używam tych dwóch zwrotów, bo pytanie jest zasadnicze. Czy mamy do czynienia z aferą, czy z nieprawidłowościami? Mamy do czynienia z nieprawidłowościami, czy z pewnym prawdopodobnym przestępstwem jakiejś grupy osób, które w tym procederze uczestniczyły. Przy czym musimy pamiętać, że tu nie mówimy o nielegalnych imigrantach, tylko mówimy o tak zwanych wizach pracowniczych. Natomiast oczywiście na tym tle pojawiła się pewna nagonka medialna, taka bardzo skomasowana, jeśli mówimy o mediach lewicowo-liberalnych, chcących na tym ugrać i zblokować PiS, chociażby w tym bardzo istotnym pytaniu referendalnym, które jest stawiane, mianowicie dotyczący tym razem nielegalnej imigracji, czy też tak zwanych przymusowych kwot, które mielibyśmy przyjmować. No właśnie, do tego jeszcze przejdziemy, pozostając przy samej tej aferze. Sprawa wydaje się rozwojowa, ale jednocześnie nieco przeszacowana, bo opozycja mówiła, że MSZ wydało kilkaset tysięcy takich wiz. Okazuje się, że chodzi o kilkaset wiz, z czego połowa otrzymała decyzje odmowne. No to dlatego mówię, no mówimy o nieprawidłowościach, natomiast oczywiście skala w sensie medialnym musiała być pokazana duża, no po to, żeby zrobić na odbiorcach wrażenie, po to, żeby pokazać tak zwaną hipokryzję PiS-u w tym zakresie. Natomiast nieprawidłowości się zdarzają, no oczywiście z nimi trzeba walczyć. Tu też ta nagonka, jak słyszymy, pana ministra Wawrzyka sporo zdrowia kosztowała. To też jest bardzo taki niebezpieczny sygnał, jednak pokazujący, że ta bezpardonowa walka polityczna no, jest niebezpieczna. Bo ja tak, przepraszam, że przerwę, to są takie nieoficjalne informacje, bo rzeczywiście były wiceminister miał trafić do szpitala w dosyć poważnym stanie. I twierdzi, podobno twierdzi, bo to są, tak zaznaczam, medialne doniesienia, że po prostu został niejako oszukany, wykorzystany przez swoich współpracowników. Tutaj chyba mowa o jego współpracowniku z województwa świętokrzyskiego, który to on miał jakby odpowiadać za ten proceder, czy za te nieprawidłowości przy wydawaniu tych wiz. No cóż, no, w ministerstwie nie jest on zbyt długo. Pamiętajmy, że tam są różni zasieciali pracownicy. Pamiętajmy, że wszędzie tego typu rzeczy mogą się zdarzyć. Oczywiście, jak zawsze, ponosi się pewną odpowiedzialność polityczną, ale no, robić człowieka aferzystę to jest rzecz niegodziwa. No ale przed wyborami tutaj nie ma, że tak powiem, jakiejś litości. To widać nie tylko na tym przykładzie. A myśli pan profesor, że to może zmienić, że ta sprawa może zmienić wynik wyborczy? To trudno jest powiedzieć, czy ta sprawa, czy jeszcze będą inne. Proszę przypomnieć sobie tak zwaną sprawę pani Joanny, tak, jeszcze sprzed kilku miesięcy. My już zapomnieliśmy w ogóle, rzekomo, prawda, w sensie tym aborcyjnym, jakoś tam źle potraktowaną i tak dalej. Wszystko okazało się dęte, no ale to nawet z dętych spraw robi się pewną historię i szuka się jak gdyby pewnego wiatru, pewnego tlenu, bo jak wiemy, opozycja ten tlen straciła, jest w defensywie, więc trzeba szukać właśnie tych afer, czy może pseudoafer, no, które miałyby tutaj osłabić tę ofensywę pisowską, która jest w mediach bardzo widoczna. Pytam o to dlatego, ponieważ 8 lat temu, no nieco ponad 8 lat temu, mieliśmy do czynienia z tak zwaną aferą taśmową, czyli z tymi podsłuchami w restauracjach, z nagraniami, na których były wypowiedzi czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. No i ta afera przyczyniła się, tak się przecież mówiło, przyczyniła się do przegranej Platformy Obywatelskiej.
No tak, no ale tu nie mamy do czynienia z jakimiś taśmami, tu nie mamy do czynienia nawet z oskarżeniami w stosunku do ministra czy wiceministra. Mamy do czynienia z informacjami o pewnych nieprawidłowościach w systemie. No, no to inna jest tego ranga, no co by nie powiedzieć. Chociaż, no tak jak mówię, wszystkie rzeczy mają swoją wagę w sensie rzeczowym. Ale tu chodzi przede wszystkim o wrzask medialny i on jest z punktu widzenia wyborczego ważny. No, jaki tego to będzie skutek, to trudno powiedzieć. No, w tej chwili, przed dosłownie chwilą, przed niedawno zupełnie dostaliśmy informację, że Komisja Europejska nie przedłuża kwestii embarga na zboże ukraińskie, no i za chwilkę to będzie tematem numer jeden, no to trudno powiedzieć, co zagra i w jaki sposób wzbudzi te emocje. To jeszcze o tym, co wydarzyło się, gdy ta sprawa wyszła na jaw, chociaż pewne czynności miały miejsce wcześniej, bo sprawą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA weszło do MSZ, prowadzi śledztwo, są pierwsze zatrzymania. Wiceminister został zdymisjonowany za niewłaściwy nadzór nad tymi sprawami konsularnymi. Tutaj zarówno służby, jak i partia zareagowały właściwie. No tak, no jeśli się tutaj niczego nie ukrywa, tylko są uruchamiane pewne procedury śledcze i tak dalej, no to jest adekwatne. No, dymisja ministra jest ze względu na wiceministra jest ze względu na odpowiedzialność polityczną, nie odpowiedzialność karną. To trzeba jasno rozróżnić. No, dlatego on to też tak bardzo przeżył, bo nie rozróżniano tych rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie mówiło, że u nas nie ma świętych krów. Jeżeli spojrzymy właśnie na przykład na te sprawy, a przywołamy sobie też sprawę niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze rządzili, to jak tutaj wyglądają te standardy po jednej i po drugiej stronie? Nie, no mamy powiedzmy na przykład sprawę taką sztandarową marszałka Grodzkiego, któremu nie uchylono immunitetu, który miał całą serię różnych oskarżeń. I takich przykładów jest mnogość. Tam jest wszystko pod jednym tematem, pod jednym hasłem. PiS po prostu robi nagonki i jakiekolwiek dowody by nie były pokazywane, zasadniczo broni się swoich. No to jest jakaś metoda, którą przyjęto konsekwentnie. Przypomnijmy sobie chociażby aferę warszawską z czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz, mówię o tej aferze mieszkaniowej. No, tego jest mnóstwo, czy teraz afera śmieciowa. Cały czas jest w ten sposób traktowana jako po prostu nagonka tylko i wyłącznie. No tutaj wydaje się, że jest zasadnicza różnica między PiS-em a Platformą. Pan profesor wspomniał o tym, że ta sprawa jest wykorzystywana zarówno przez opozycję, jak i przez media do ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy partia rządząca straci teraz wiarygodność w kontekście nielegalnej imigracji, w kontekście zapory na granicy polsko-białoruskiej, bo partia rządząca sprzeciwiała się i sprzeciwia się tym praktykom nielegalnej migracji. Teraz mamy pewne nieprawidłowości w przypadku wydawania wiz. Partia rządząca może stracić tę wiarygodność w tym temacie? No na pewno jej to nie pomoże. No, przed wyborami cokolwiek takiego się wydarzy, mamy do wyborów powiedzmy około miesiąc, no to jest sytuacja niełatwa. Ale no ten miesiąc to jest i aż miesiąc. No, pamiętajmy, że tak jak mówiłem, tych wydarzeń, różnych afer, pseudoafer, różnych ataków takich czy owych będzie co niemiara. Nie wiem, czy ludzie już w ogóle przyjmują cokolwiek w sensie takim, powiedzmy, istotowym do siebie. No bo tak jak mówię, tu jest tyle kręcenia tych emocji, że w końcu nie sposób tego wszystkiego ogarniać. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że to gdy Donald Tusk dojdzie do władzy, to wówczas może nastąpić napływ nielegalnych imigrantów do Polski. Takie obawy są uzasadnione? Są uzasadnione, ponieważ Unia Europejska nie radzi sobie z problemem imigrantów i Unia Europejska próbuje realizować pewną politykę multikulturalną, a więc taką, która ma
doprowadzić do rozpłynięcia się w pewnej ideologii, w pewnej takiej nowej strukturze społecznej narodów jako takich. One mają po prostu zniknąć. I w tej sytuacji Donald Tusk nie ma żadnych argumentów, żeby twardo negocjować cokolwiek z Unią. Zresztą nigdy tego nie robił. On raczej realizował pewne wytyczne, które szły z Berlina czy z Brukseli. Dzięki temu robił karierę międzynarodową. W związku z czym, patrząc jak Bruksela prowadzi te sprawy, a prowadzi je fatalnie, sama Angela Merkel poprowadziła fatalnie tę kwestię migracyjną, przypomnijmy politykę otwartych drzwi, no to jej reprezentant tego nurtu politycznego na gruncie polskim, jakim jest Donald Tusk, no będzie realizował to, co tam się wymyśli. To trudno oczekiwać czegoś innego. Bo oficjalnego głosu Donalda Tuska w tej sprawie nie ma, choć jeszcze 2 lata temu mówił, odnosząc się do nielegalnych imigrantów na polsko-białoruskiej granicy, że to są biedni ludzie, którzy szukają szczęścia. Ale wczoraj poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki powiedział, że jeśli będzie trzeba, to Polska może przyjąć kilka nielegalnych imigrantów z Afryki w ramach tego unijnego mechanizmu, bo jesteśmy dużym i bogatym krajem. Sądzi pan profesor, że tę wypowiedź jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej można przełożyć na takie szersze poglądy w tym ugrupowaniu? Podobne poglądy wygłaszała kiedyś Ewa Kopacz w czasach, kiedy była premierem i jej otoczenie dokładnie w taki sposób podchodziło do tematu, w związku z czym naturalnie oni przed wyborami, czy sam Tusk może różne rzeczy mówić, może nic nie mówić w tym zakresie, natomiast tu nie o słowa chodzi, ale o praktykę, o doświadczenie, o ocenę tego, jak było, kiedy oni realnie rządzili. Pojawiły się też takie informacje. W zeszłym tygodniu służby zatrzymały aktywistkę na rzecz praw człowieka, która, jak się okazało, stała na czele zorganizowanej grupy przestępczej, a ta grupa zajmowała się przerzutem nielegalnych imigrantów przez polsko-białoruską granicę. No i kobieta trafiła do aresztu. Poręczenia osobiste złożyło za nią 2 posłów Koalicji Obywatelskiej. Trochę trudno to zrozumieć. Opozycja powinna się jakoś z tego wytłumaczyć? W normalnym świecie powinna się wytłumaczyć, natomiast nie żyjemy w normalnym świecie, tylko żyjemy w świecie filmu Zielona Granica Agnieszki Holland, czyli pewnych zupełnych fantasmagorii, jakichś wizji kosmicznych co do tego, co naprawdę na granicy się dzieje, co naprawdę na granicy się działo. W takim kontekście mniej więcej funkcjonują, zdaje się, ci parlamentarzyści, którzy tego poręczenia to poręczenie dali. Wydaje mi się, że czynią coś dobrego, albo inaczej, że dzięki temu zyskają poklask. Może poklask w tej zamkniętej bańce wyborców Platformy owszem zyskają, natomiast jeśli mówimy o takim kontekście szerokim, społecznym, na pewno nie. Panie profesorze, ostatnie pytanie, aby domknąć ten temat nielegalnej migracji. Od lat widzimy, co dzieje się w Europie Zachodniej. W ciągu ostatnich dni widzieliśmy, co działo się na włoskiej Lampedusie. Ktoś powinien za to odpowiedzieć? No tak, no przede wszystkim trzeba by było ogłosić, Unia powinna ogłosić, że jej polityka bankrutuje na naszych oczach. Niemcy powinni przyznać się do tego, że multikulti to bankructwo, że polityka otwartych drzwi była błędem. I w kontekście tego powinni być pociągnięci do odpowiedzialności ci, którzy no, w jakiś sposób byli odpowiedzialni za tą politykę. Mówię o odpowiedzialności przede wszystkim politycznej. Powinna nastąpić radykalna korekta tego wszystkiego. Tymczasem mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. Mamy do czynienia z kontynuowaniem absurdów. Najwyżej karze się, czy próbuje karać, albo połajanki słyszymy w stosunku do krajów, którzy się sprzeciwiali, które się sprzeciwiały tym absurdom. No proszę sobie przypomnieć, jak traktowano Orbana, który nie chciał wpuścić imigrantów do Unii Europejskiej. No to już od najgorszych ich oceniano. U nas też lewica, zwłaszcza ta europejska, w ten sposób podchodziła do naszego płotu na granicy z Białorusią. No tak to mniej więcej wygląda. Nikt się do winy nie przyznaje, tylko mamy do czynienia z takim robieniem dobrej miny do złej gry.
Panie profesorze, za 2 tygodnie odbędzie się Marsz Miliona Serc zapowiadany przez lidera PO Donalda Tuska. Mało kto pamięta, pan profesor wywołał dzisiaj to imię. Ten marsz został zwołany w odpowiedzi czy na motywie historii lewicowej aktywistki Joanny Parniewskiej. Kobieta zniknęła z ekranów tak szybko, jak się na nich pojawiła. Myśli pan profesor, że te prawa kobiet, bo w imię tego maszerować miał Donald Tusk, o tych prawach kobiet lider PO zapomniałby równie szybko po wyborach? Znaczy, to są takie prawa kobiet, jak i w tych ruchach radykalnie feministycznych. Tutaj to mamy do czynienia, jakie to prawa kobiet. Połowa dzieci nienarodzonych to są kobiety przynajmniej. No to jakie ich prawa tam są niby gwarantowane, że ich się usunie, zniszczy, zabije. Więc to są rzeczy absurdalne, które tam są głoszone. Nie wiem, czy to będzie tylko to. On myślał, że na tym zbuduje taką siłę jak strajk kobiet, ale kto wie, być może inne tematy jeszcze Donald Tusk znajdzie tak, ażeby ten marsz mu po prostu jakoś tam wyszedł, no bo sprawa pani Joanny została skompromitowana, już nie grzeje. Miał być to także marsz przeciwko drożyźnie, ale inflacja spada. Tak czy inaczej, może być sukces frekwencyjny i może to być taki motywator dla wyborców opozycji? Nie sądzę. Pamiętajmy, że Tusk nazwał to marszem miliona serc. No to jak będzie 500 000, to znaczy, że jest źle, no bo to milion to milion. No. Oczywiście, że jak nawet będzie 100 tysięcy, to powiedzą, że milion, no ale przecież to będzie widać. To jest ryzykowna gra. Poza tym ten marsz moim zdaniem mocno może podzielić opozycję. Znaczy, jeśli nie podzieli, te inne ugrupowania opozycyjne tak się karnie stawią na tym marszu jak 4 czerwca, no to będziemy mieć do czynienia z ich kapitulacją, no bo wiadomo, że Donald Tusk chce przejąć ten elektorat i na nim maksymalnie to wszystko zmonopolizować. Prawo i Sprawiedliwość powinno w jakiś sposób odpowiedzieć na tę inicjatywę, aby przejąć narrację na te 2 tygodnie przed wyborami? Jeśli tak, to w jaki sposób? No musi też zacząć też robić takie wielkie wiece, wielkie konwencje. Co do ilości ludzi też, jak gdyby pokazując tutaj swoją siłę i pewną wiarę. PiS bardzo dobrą kampanię medialną teraz czyni. Rzeczywiście ta kwestia wizowa nieco tę kampanię osłabia. No ale końcówki są ważne w takich maratonach kampanijnych. Na te ostatnie 2 tygodnie będą bardzo ważne, jeśli mówimy o ostatecznym wyniku wyborczym. Ale panie profesorze, to nie są jedyne partie w Polsce, bo mamy również inne ugrupowania. No i przedstawiciele, liderzy pozostałych partii opozycyjnych wskazują, że podczas tego marszu na scenie razem z liderem PO powinni stanąć właśnie wszyscy liderzy ugrupowań opozycyjnych. O co chodzi? O przykucie uwagi, o wyciągnięcie choćby kilku tych dodatkowych głosów na chwilę przed wyborami? No i jeszcze raz mówię, jeśli inni liderzy stawią się koło Tuska, czyli powiedzą, nic nas nie różni, no to zawsze jest tak w psychologii społecznej, że głosuje się na tego najsilniejszego. Po co głosować na słabszego, skoro jest silniejszy i głosi to samo? To nie ma sensu. Zresztą taką narrację, jak gdyby starają się przekazywać chociażby Leszek Miller, że sam Tusk i jego towarzysze, głosujmy na Koalicję Obywatelską, bo ona wtedy będzie miała najwięcej głosów, więcej niż PiS i będzie miała prawda, takie moralne prawo do tego, żeby tworzyć rząd. A jak wygra PiS, to PiS będzie misję tworzenia rządu miał. No to są rzeczy, które oni głoszą, więc starają się maksymalnie tu wyciągać tych wyborców, to poparcie. Więc jeśli ci Czarzasty, Kosiniak-Kamysz czy Hołownia ustawią się w rządku z tyłu Tuska, to będzie ich błąd. I tutaj stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.